I am going on my holiday to Albania and I am really happy about it. I will be spending 10 days there and I can't wait to explore the country and I am really happy and enjoy my time off. To jest angielski. I am going on holiday to Albania and I'm really chuffed about it. I'll be spending 10 days there and I can't wait to explore the country and enjoy the time off. To też jest angielski. I'm going on vacation to Albania and I'm super excited about it. I'll be spending 10 days there and I can't wait to explore the country and enjoy my time off. I to też jest angielski. I jak? Zrozumieliście wszystkie te trzy wersje mojego krótkiego opowiadania o tym, co będę robić przez następne 10 dni? Oczywiście, że tak. I tym dzisiaj króciutkim filmikiem mam nadzieję, że zmotywuję Was do tego, żebyście otwierali buzię podczas Waszych wakacji. Jakiejkolwiek okazji nie będziecie mieć, aby powiedzieć coś po angielsku, zachęcam Was do otwierania buzi, nawet jeśli Wasz angielski, Waszym zdaniem, nie jest super brytyjski, czy nie jest super amerykański, czy jest po prostu bardzo mizerny. Otwierajcie te buzie. To nic, że brzmicie bardzo podobnie jak po polsku. Nieważne, na jakim etapie nauki jesteście, zachęcam Was i chcę Was zmotywować tym filmikiem, żebyście te wakacje wykorzystali na 100% na mówienie po angielsku. Jeśli wyjeżdżacie gdzieś za granicę, nieważne czy to będzie Albania, czy to będzie Portugalia, czy to będzie Miami, wymuszajcie tę sytuację i mówcie po angielsku. Czyli dla tych wersja all inclusive, schodzicie rano na śniadanie, poproście o coś, czego nie ma wyłożonego na tym szwedzkim bufecie. Opcja Airbnb, idziecie rano po bułki do sklepu, mówicie cały czas po angielsku, pytacie się kasjerki, ile co kosztuje, albo wykorzystując to, że jest lokalsem, po prostu zapytać, gdzie są jakieś fajne miejsca do zwiedzenia. Uwierzcie mi, że ta druga strona będzie mówiła bardzo podobnie jak Wy, albo nawet jeśli trochę lepiej niż Wy, to nic. Najważniejsze jest to, żebyście się skomunikowali i to jest Wasz cel na te wakacje. Także mam nadzieję, że Was zmotywowałam i życzę Wam jak najwspanialszych wakacji. Pamiętajcie, drive safe, swim safe. Ja też robię sobie lekką przerwę. Czuję, że po prostu potrzebuję takiej dłuższej przerwy od nagrywania. Oczywiście nie zostawiam Was tutaj z niczym. Przygotowałam takie króciutkie formy. Czyli co wtorek będzie jakaś mała doza angielskiego dla Was. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jak już wcześniej wspominałam, jestem tutaj totalnie sama. Wszystko robię samodzielnie, także myślę, że ten czas ostatni miałam bardzo intensywny i bardzo chętnie odpocznę. Także na pewno wracamy z dłuższymi lekcjami w sierpniu. I mam dla Was challenge albo taką pracę domową. Chciałabym, żebyście pod tym filmikiem pisali mi w komentarzach, jakie nowe słówka poznaliście, ponieważ nie ma lepszego sposobu na naukę angielskiego jak w takich fajnych, wakacyjnych warunkach. Jestem bardzo ciekawa Waszych odkryć językowych, także dawajcie znać. Best wishes to you and I hope you and your family have a great and relaxing vacation. Bye-bye.